Dziś gościem Radio 5 jest pan Grzegorz Kochanowicz, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rozmawia Artur Parafinowicz, Radio 5. Witam słuchaczy. Spotykamy się, bo od stycznia wchodzi w życie nowe tak zwane prawo wodne i chcemy na ten temat więcej powiedzieć. Wiele na ten temat można było ostatnio przeczytać w internecie, usłyszeć w mediach. My chcemy wiedzieć krótko i rzeczowo, co zmieni dla mieszkańców Suwałk, Suwalszczyzny. Najprościej mówiąc, ile będziemy płacić, czy więcej. Tak, proszę Państwa, do 24 sierpnia tego roku weszła część prawa wodnego w życie. Natomiast całe prawo wodne jako ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku, więc już za chwilę. Prawo wodne jest obszernym dokumentem na. 600 artykułów prawie 300 stron, w związku z tym trudno go by w tej chwili streścić, natomiast dla nas, mieszkańców suwak, są istotne rzeczy w tym prawie, o których w tej chwili chciałem Państwu powiedzieć. Prawo wodne wprowadza tak zwane opłaty za usługi wodne. Dotychczas były to tak zwane opłaty za korzystanie ze środowiska, natomiast od nowego roku będą to opłaty za usługi wodne. Różnica jest nie tylko w nazwie, różnica też jest w wysokości tych opłat. Ponieważ prawo wodne wprowadza opłaty za pobór wody, którą państwu dostarczamy do domów, za odprowadzanie ścieków, które odprowadzamy do rzeki po oczyszczeniu, ale także za wody opadowe, które spadną na teren i spłyną do kanalizacji deszczowej. Co nowe przepisy zmieniają tak naprawdę dla odbiorców z punktu widzenia typowego Kowalskiego? Więc dla tak zwanego Kowalskiego najistotniejsza jest ta ostatnia opłata, o której powiedziałem, opłata za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Dotychczas była to tak zwana opłata za środowisko, którą żeśmy pobierali od podmiotów, które miały tak zwane tereny zanieczyszczone. A to dotyczyło ulic, chodników, placów i terenów przemysłowych. Na terenie Suwałki jest takich podmiotów 200 kilkadziesiąt. Natomiast opłaty za usługi wodne będą dotyczyły praktycznie każdego mieszkańca Suwałk. Każdy mieszkaniec Suwałk, który ma własny dom, własne wybrukowane podwórko, niezależnie od tego, czy ono jest podłączone do kanalizacji, czy nie jest podłączone do kanalizacji, będzie obowiązany ponosić opłaty wodne za odprowadzanie wód opadowych, które z tego dachu i z tego podwórka spłyną do ulicy i do miejskiej kanalizacji deszczowej. Czyli słuchając pana, prezesie, li, pana prezesa literalnie, y, które spłyną do kanalizacji deszczowej, to powinno dotyczyć tych, którzy mają podłączone swoje obszary do kanalizacji. No więc, właśnie, że nie. W poprzednim stanie prawnym, który jeszcze do końca tego roku obowiązuje, była mowa o podłączeniu do kanalizacji. Teraz mówi się, od nowego roku mówi się, o wodach spływających z powierzchni uszczelnionych, spływających. Już nie mówi się, że musi to być podłączenie przy pomocy odcinka kanalizacji czy odcinka rurociągu. Można podejrzewać, że pojawią się dyskusje, kto mieszka tak, że wody spływają. Co wtedy? No więc rzecz polega na tym, że oczywiście każdy ma prawo udowodnić, że z jego terenu wody nie spływają do ulicy, tylko spływają na jego teren bo niektórzy mieszkańcy mają na przykład studnie chłonne, niektórzy mają tak ukształtowane podwórka, że z jego podwórka wody opadowe nie spływają na ulicę, na chodnik na przykład, tylko Płyną na jego podwórko. W takich przypadkach oczywiście ci mieszkańcy tych opad wodnych ponosić nie będą. Natomiast w większości, mogę powiedzieć, bo wiedzę na ten temat mamy, robiąc w zeszłym roku inwentaryzację domów jednorodzinnych, w większości, zdecydowanej większości, woda opadowa z dachów i z podwórek domków jednorodzinnych spływa do Ulicy, a z ulicy spływa do kanalizacji deszczowej. No dobrze, jak to będzie wyglądało w praktyce? Mamy nowy rok, no i typowy Kowalski otrzyma pismo, tak? Obliczenia. Kiedy? W jakiej wysokości? Jak będzie to wyglądało? Proszę Państwa, generalnie tę wysokość tych opłat będą, będzie naliczało nowe, powołane do życia przedsiębiorstwo gospodarowania wodami, tak zwane Wody Polskie. I ono będzie wystawiało, nazwijmy się, decyzję. Do wniesienia tej opłaty na naszą spółkę. Natomiast my będziemy tą jakby decyzję, tą wysokość opłaty rozkładali na poszczególne osoby, poszczególne podmioty gospodarcze, które według naszego rozeznania, naszej wiedzy będą, czy też odprowadzają wody opadowe i roztopowe, zwracam uwagę, że też mówi się o okresie zimowym i roztopowe do kanalizacji. Deszczowej. Oczywiście będziemy od początku roku do wszystkich mieszkańców, do wszystkich podmiotów gospodarczych wysyłali umowy w tym względzie, natomiast opłaty będą pobierane po zakończeniu kwartału na podstawie decyzji wystawionej przez przedsiębiorstwo wody polskie. W jakiej wysokości opłat należy się spodziewać? Jak to pracować na przykład w tym momencie? No tak jak w naszym prawodawstwie nie do końca są do tej ustawy wydane przepisy wykonawcze, natomiast z Interpretacji zapisów ustawowych i z informacji internetowych, w których są przedstawione projekty tych przepisów wykonawczych, wynika, że będzie pobierana opłata w wysokości 75 groszy za metr sześcienny deszczu spływającego z danej posesji, powiedzmy sobie, czy z danego obiektu do kanalizacji miejskiej. Yy, te 75 groszy z metra sześciennego deszczu można przeliczyć w ten sposób. Jeżeli przyjmiemy, że w suwałkach przyjmiemy opad w wysokości 600 mm, to taki bardzo niski jak na suwałki, 600 mm, czyli 0,6 m, czyli z metra kwadratowego powierzchni mamy 0,6 m deszczu. Czyli opłata, i to mnożymy przez 75 groszy, czyli to wychodzi, że metr sześcienny, metr sześcienny deszczu, czy metr kwadratowy, przepraszam, podwórka, czy metr kwadratowy dachu obciążony będzie kwotą około 50 do 60 groszy rocznie, metr kwadratowy. Więc jeżeli ktoś ma dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych, to ta opłata rocznie będzie wynosiła 50-60 groszy, mówię w przedziale, bo te wyliczenia są na razie dosyć orientacyjne. Plus podwórka. Plus podwórko, Jeżeli ktoś ma podwórko wybetonowane, czy wyłożone kolską, polbrukową, czy chodnikową płytą o, powie o powiedzmy podobny powierzchni 100 metrów kwadratowych, to też i za podwórko będzie ponosił opłatę rzędu 50-60 groszy za metr kwadratowy tego podwórka, czyli około 50-60 zł rocznie. Opłaty będą oczywiście naliczane kwartalnie. Tu mówimy o właścicielach domów jednorodzinnych. Rozumiem, że w przypadku lokatorów mieszkań ten rachunek znajdziemy razem z rachunkiem za wodę, za odprowadzenie ścieków, tak? W przypadku budynków wielorodzinnych, na przykład spółdzielczych czy wspólnot, czy kamienic, to ten rachunek będzie wystawiany na administratora danego budynku. W przypadku spółdzielni to będą rachunki wystawiane na spółdzielnie mieszkaniowe. Należy przypomnieć, że płacimy już to, bo płacimy za wody opadowe, za wody roztopowe. tak? Zmieni się wysokość stawki? Jak to będzie? Tak, oczywiście się zmieni, bo w tej chwili państwo, te podmioty gospodarcze, które płacą za dotychczas tak zwane ścieki opadowe, to płacą tą stawkę niższą, tą rzędu 10 groszy za metr sześcienny, bo tak można powiedzieć, że się ona wynosi. I ponadto panom płacą za tak zwaną usługę utrzymania kanalizacji deszczowej. Natomiast pozostałe podmioty nie płacą. W tej chwili od nowego roku płacić będą wszyscy właściciele domów i podwórek i do tej opłaty za korzystanie, za opłaty opłat wodnych, o której przed chwilą mówiłem, doliczona też będzie opłata za naszą usługę utrzymania kanalizacji deszczowej w sprawności technicznej. Szacował pan, czy w swych będzie drożej? W przypadku właśnie y, mieszkańców y, do, wielorodzinnej zabudowy? Proszę Państwa, no, w przypadku zabud zabudowy wielorodzinnej wiadomo, że pod jednym dachem wiela, mieszka wielo, wielu mieszkańców. W związku z tym, na osobę mieszkającą czy na mieszkanie, ta opłata jednostkowa będzie zdecydowanie mniejsza niż w przypadku domu jednorodzinnego, gdzie mieszka tylko kilka osób na stosunkowo dużej powierzchni. Tu mówimy o wodach opadowych, roztopowych. Co z opłatami za wodę, za ścieki, ze stawkami? Jest wprowadzona w tej chwili tak zwana zmiana ustawy do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i ta zmiana wprowadza tak zwanego centralnego regulatora, który będzie jakby zatwierdzał taryfę za wodę i za ścieki. W związku z tym już taryfa nie będzie. Projekt taryfy, który będą przygotowały przedsiębiorstwa wodociągowe w przypadku Suwałk, spółka nasza wodociągowa, nie będzie już przeskładany ani prezydentowi, ani radnym do podjęcia uchwały. Będzie kierowany bezpośrednio do centralnego regulatora dla Suwałk, tym rejonowym regulatorem regulator ma siedzibę w Białymstoku. I złożony przez nas wniosek będzie tam. Oceniany, weryfikowany, zatwierdzany lub zwracany do poprawki. Natomiast, co jest najważniejsze, ta taryfa zatwierdzona przez centralnego regulatora będzie obowiązywała 3 lata od momentu jej zatwierdzenia. Powiem Państwu jeszcze, że w związku z tym, w tej chwili te stawki, które Państwo płacą za wody i za ścieki, będą obowiązywały do 11 czerwca 2018 roku. Ponieważ obowiązują 180 dni od dnia uprawomocnienia się tejże zmiany decyzji. Po 11 czerwca, jeżeli regulator przyjmie naszą, nasz wniosek taryfowy, będą obowiązywały nowe stawki za wodę i zaścieki i te nowe stawki za wodę i zaścieki będą obowiązywały przez 3 lata, czyli cały rok 19-20 do połowy 2021 roku. Panie prezesie, Tutaj wejdę w, trochę w słowo. Wiele na ten temat, tak jak wspomniałem, pisano i mówiono na temat prawa wodnego. Pojawiały się różne daty, że mieszkań, stawki za dostarczenie wody mieszkańcom mają pozostać bez zmian nawet do końca 2019. Skąd ta rozbieżność według Pana? Proszę Państwa, tak, były takie wypowiedzi. Jeśli dobrze pamiętam, to nawet Pani Premier Szydła taką wypowiedź w telewizji parę miesięcy temu wypowiedziała, tylko chciałem Państwu zwrócić uwagę. Ustawa. Mówi wyraźnie, że stawki będzie składał wniosek będzie przedsiębiorstwo wodociągowe, natomiast opiniował i zatwierdzał organ regulacyjny. W związku z tym nie pani premier, tylko organ regulacyjny zadecyduje, czy ta stawka w suwałkach i w każdym innym mieście jaka będzie, i czy ona będzie wyższa niż jest teraz, czy będzie niższa, jak jest teraz, to też będzie zależało od tego centralnego organu regulacyjnego, w związku z tym. Nie można powiedzieć, że te stawki, tak jak mówiła pani premier, nie zmienią się przez półtora roku. Nie, one będą jeszcze obowiązywały przez pół roku do 11 czerwca 2018 roku, potem, póki nie zrobimy nowego wniosku taryfowego, trudno im powiedzieć jakie one będą. Proszę państwa, z panem prezesem przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Suwałkach Grzegorzem Kochanowiczem rozmawiamy dzisiaj o pieniądzach, o tym ile będziemy płacić za wodę, za ścieki. To temat bardzo ważny, dlatego wrócimy do tej rozmowy za chwilę do usłyszenia po krótkiej przerwie. Wracamy do spotkania z panem Grzegorzem Kochanowiczem, prezesem przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Suwałkach. Przypomnę, że rozmawiamy o nowym prawie wodnym, które w całości wejdzie od w Życiu od Nowego Roku rozmawiamy o pieniądzach, o stawkach za wodę. Mówi pan tutaj, że, wrócę na chwilę do rozmowy, która miała miejsce przed chwilą, że stawki będą znane na trzy kolejne lata, tak? W jaki sposób ustalić stawkę na trzy lata? No muszę Państwu powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo dziwna ustawa i dziwny sposób podejścia do opłat za wodę i za ścieki, ponieważ jest to, czy też będzie to jedyna cena w Polsce, która będzie obowiązywała przez 3 lata. Państwo dobrze wiedzą, że w ciągu roku trudno zaplanować koszty i wydatki, a co dopiero na 3 lata przy niewiadomej cenie energii elektrycznej, paliwa, wysokości wynagrodzeń chociażby i wielu innych składników, które składają się na, na kalkulację opłaty za wodę czy za ścieki. Ale taka jest ustawa i tak będziemy musieli to skalkulować na trzy lata. Jak przedsiębiorstwo nasze i inne przedsiębiorstwa w Polsce to skalkują, jak tę poradzą i czy po trzech latach wyjdziemy z wynikiem, że tak powiem finansowym takim, że będziemy w dalszym ciągu ku Państwa zadowoleniu z pożytkiem współpracowali, czy się okaże, że jednak tych pieniędzy nam nie starczy, trudno w tej chwili powiedzieć. Będziemy... Po nowym roku robili kalkulacje, zobaczymy, co z tej kalkulacji wyjdzie. Na pewno jest to duże wyzwanie i duża niewiadoma. Czy istnieje ryzyko, że stawki będą tak szacowane, że będą, szacu... no, że będą z takim dużym zapasem na te trzy lata? Y Oczywiście musimy przewidywać, przecież Państwo wszyscy wiedzą, że ceny rosną. W tym roku prawie 5% wzrosły, w kolejnych latach niewykluczone, że też wzrosną. Więc one będą z tak zwanym zapasem, natomiast nie będą z dużym zapasem, bo to co powiedziałem, to te nasze kalkulacje i uzasadnienie do tych kalkulacji będą weryfikowane przez organ regulacyjny. Jeżeli on uzna nasze argumenty to te stawki będą przyjęte jak nasze. Jeżeli on wprowadzi swoje do tego poprawki, no to oczywiście będą przyjęte takie, jak ten organ regulacyjny zatwierdzi. A co będzie, jeśli regulator nie doszacuje stawek? Jeżeli regulator stawek. I za rok okaże się, że są nierealne dla państwa. Jest taka możliwość, obwarowana takim zapisem, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustawa zezwala na zmianę stawki przed upływem trzech lat. Co nazwiemy z określeniem szczególne uzasadnienie, w tej chwili trudno wiedzieć. A gdy nie zajdzie przesłanka do szczególnego uzasadnienia, regulator nie zgodzi się na zmianę stawki, to na czym PEWiK wtedy będzie oszczędzał, aby zbilansować działalność? Proszę Państwa, trudno w tej chwili powiedzieć, na czym będzie oszczędzał. Przede wszystkim będzie oszczędzał na remontach, no bo to jest rzecz bardzo kosztowna. Na utrzymaniu sprawności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na inwestycjach. Także no, na pensjach za załogi? Także. Także niewykluczone, że na pensjach załogi, bo to też jest koszt, kosztotwórczy składnik kalkulacji. Przypomnijmy, że takie ustalanie stawki przez regulatora zewnętrznego w spółkach miejskich to też nie nowość. Taka sytuacja zachodzi na przykład w PEC-u, przy czym jest na jeden rok ustalona. Tak, stawka. oczywiście, że PEC to ma od, od wielu lat tak zwanego centralnego regulatora i tutaj w tym nie ma nic nowego, nic złego. Natomiast ma, tak jak tutaj było powiedziane, stawkę na jeden rok. My musimy mieć stawkę wyliczoną i Zatwierdzono aż na 3 lata. Jest to naprawdę bardzo dziwny zapis. Kończąc ten temat, panie prezesie, będzie drożej? Dużo drożej? O ile mm. drożej? Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli chodzi o wody opadowe, to na pewno tak. To, co mówiłem wcześniej, obejmie wszystkich mieszkańców Suwak. Jeśli chodzi o wodę i ścieki, naprawdę mogę państwu powiedzieć, że przewidzieć, ile one mają kosztować w pierwszym, w drugim i w trzecim roku, w tej chwili trudno mi jest to. Określić. Kończymy ten wątek. Wróćmy na chwilę jeszcze do tych wód opadowych i roztopowych. Czy są już umowy ze suwalskimi spółdzielniami mieszkaniowymi, trzema dotyczącymi odbioru tych ścieków opadowych? Pamiętam rozmowę na sesji, zapowiedział pan nawet zamknięcie wlotów kanalizacyjnych. Tutaj jeden z prezesów mówił, że to, to nie wchodzi w grę, bo to grozi podtopieniami. Jak ta sprawa wygląda w rzeczywistości na chwilę obecną? Rzeczywiście jesteśmy ciąg, ciągle dyskutujemy z prezesami trzech spółdzielni mieszkaniowych. Ja rozumiem, że w tej chwili stan prawny jest takim stanem przejściowym, nie do końca wyjaśnionym. Brak jest. Jego interpretacji wprowadzone zostało właśnie w 24 sierpnia ta zmiana dotycząca zmiany nazewnictwa ścieki opadowe na wody opadowe, i właśnie ta zmiana nazewnictwa powoduje wielkie, wielkie niedomówienia, wielkie kłopoty interpretacyjne. Rozumiem, że spół, prezesie spółdzielni bro, biorą, bronią interesów swoich mieszkańców. Tym między innymi mojego interesu, bo jestem mieszkańcem innego ze spółdzielni, ale ja z drugiej strony muszę na to patrzeć jako prezes przedsiębiorstwa wodociągowego, który świadczy usługę odbioru tych wód opadowych i roztopowych. Rozumiemy się nawzajem, natomiast różnie każdy z nas, każda strona inaczej interpretuje te przepisy. Pan Dlatego naser... jeszcze rozmawiamy. Pan na serio mówił o tym zamknięciu wlotów kanalizacyjnych? Yy... Tak, mówiłem na serio, co nie znaczy, że to do tej chwili nie zostało jeszcze wykonane. Jeszcze, jeszcze te wloty nie zostały zatkane, ponieważ rozmawiamy. Póki rozmawiamy, nie mogę oczywiście działać siłowo. A kiedy wejdzie nowe prawo, wejdzie zewnętrzny regulator i tak dalej, państwo będą zabiegać o tą zaległość, bo rozumiem, że spółdzielnie, kiedy państwo rozmawiają, nie uiszczają opłat, tak? No, tak się złożyło, że w tej chwili opłaty pobieramy kwartalnie. W związku z tym za czwarty kwartał oczywiście nikt jeszcze opłat nie, nie były wystawiane rachunki czy faktury nikomu, natomiast rozmawiamy o kwotach za okres od 24 sierpnia do 30 września. Tak jeszcze tych pieniędzy też te pieniądze są kwestią sporną. Po wejściu nowego prawa państwo nadal będą rościć jako pewik tak o te tak, oczywiście, pieniądze bo usługa wykonana powinna być zapłacona. Kolejna kwestia niedawno ratusz informował o dużym dofinansowaniu dla pewiku będą inwestycje gdzie będzie najbardziej rozkopana. Proszę Państwa, no dostaliśmy do informacji o przyznaniu nam dofinansowania w wysokości 8,6 miliona złotych, Dostaliśmy dwa tygodnie temu. Natomiast już, a konto tych pieniędzy, zaczęliśmy pewne prace. Budowaliśmy kanalizację w ulicy Jasienowej, budowaliśmy wodociągi, i kanalizację w ulicy Armii Krajowej, tam przy osiedlu na tyłach kościoła. Natomiast w najbliższym czasie będą to ulice. Ulica klonowa, tutaj na tym odcinku, gdzie są budynki te wielorodzinne, ponieważ tam jest kanalizacja dawno, dawno temu wbudowana w latach 80., ale jest w bardzo złym stanie technicznym. I cały ten odcinek ulicy klonowej będzie od ulicy Topolowej aż do ulicy Świerkowej rozkopany, i, i tam będzie przekładana, budowana nowa kanalizacja. Częściowo to będzie na osiedlu klasztornym. No i, wie, i, i taka najciekawsza, bo to są takie, powiedzmy, typowe do mieszkańców Suwak są do tych, tego typu roli przyzwyczajeni. Myślę, że najciekawsza i dla mieszkańców Suwak, ale przede wszystkim dla naszego przedsiębiorstwa, to będzie inwestycja budowa ogniw fotowoltaicznych, które będziemy budowali na terenie stacji wodociągowej. To będzie bateria ogniw fotowoltaicznych o mocy 200 kW, co nam pozwoli o w taki dzień, na przykład jak dzisiaj, jest słoneczny, całkowicie zrezygnować z zakupu energii elektrycznej z zakładu energetycznego. I to będzie ciekawa inwestycja, która będzie realizowana w roku 2018 i mam nadzieję, że w 2018 skończona. To rozumiem, że mieszkańcy tych najwyższych poziomów na osiedlu na, przy ulicy Sikorskiego będą widzieli takie pole czarnych okien, tak? Takie czarne lustra leżące pod skosem na, na trawie, tak. Ostatnia już kwestia, co, jak będzie wyglądała w przyszłym roku sprawa podtopień na osiedlu Powstańców Wielkopolskich osiedlu Hagin. Muszę Państwu powiedzieć, że mamy w tej chwili taką wstępną ekspertyzę zrobioną przez zespół naukowców, którym żeśmy to pracowanie zlecili. Kanalizacja na tym terenie jest bardzo yy, zdecydowanie za mała do przejmowania tak zwanych intensywnych nawalnych deszczów. W tym roku mieliśmy dwa takie dni. Jeden był w czerwcu, drugi był w lipcu. Zresztą filmiki jeszcze są dostępne na YouTube, zwłaszcza z tego lipcowego opadu deszczu. Dięćka, no tak, tak, i filmik Radia 5 też jest oczywiście tam. Natomiast yy, rzeczywiście są to dwa góra, trzy dni. W roku. Natomiast pozostałe dni, ten, ten rok, jak Państwu mówiłem, jest wyjątkowo deszczowy. Za 10 miesięcy spadło więcej deszczu, jak za 12 miesięcy, na przykład w zeszłym roku czy jeszcze w poprzednim roku. Natomiast pozostałe 300 dni nic się z tą kanalizacją nie działo. Te drobne, nawet ciągłe, ale nieintensywne opady deszczu ta kanalizacja przyjmuje. Natomiast oczywiście. Yy, Pracujemy nad tym, żeby tą kanalizację doprowadzić do takiego stopnia, żeby też te nawalne deszcze była w stanie przejąć. Na dzień dzisiejszy wiemy, że to będą wielomilionowe koszty, niewykluczone, że będą związane z budową nowych odcinków kanalizacji w już w istniejących ulicach, jak na przykład ulica Warszawska, jak na przykład odcinek kanalizacji wzdłuż zalewu tu wzdłuż Osiru budynku i basenu. Ale w tej chwili są to rzeczy, które są projektowane. Nie mogę się do końca na ten temat jednoznacznie wypowiedzieć. Ten zbiornik odbiorczy? Tak. Budowa? Zbiornik w tej chwili jest pod znakiem zapytania, ponieważ może pójdziemy w to, co powiedziałem chwilę wcześniej, w przebudowę kanalizacji. Jest to oczywiście kwestia i pieniędzy, i jakby docelowego rozwiązania na tą chwilę na temat tego zbiornika jednoznacznie. Po ostatnich obliczeniach, które dostałem od tego zespołu naukowego, nie mogę jednoznacznie powiedzieć, czy on będzie czy, czy nie będzie budowany. Zapadnie ta decyzja gdzieś tak do końca stycznia. Wyjątkowo długa ta audycja, dziś gość Radia 5, ale i tematy ważne, tematy dotyczące opłat za wodę, za ścieki. Tematy dotyczące pieniędzy z panem Grzegorzem Kochanowiczem, prezesem przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w suwałkach, rozmawiał. Artur Parafinowicz, panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Za uwagę, dziękuję. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.